Ponad 330 milionów złotych to pieniądze, jakie w ostatnich latach na rozwój i modernizację szpitala na Winierach przekazał samorząd województwa mazowieckiego. O działaniach, planach na przyszłość mówiono na konferencji, a dzięki pozyskanym środkom udało się m.in. rozbudować i zmodernizować oddziały obserwacyjno-zakaźne, ginekologiczno-położnicze chorób płuc i gruźlicy. Utworzono także ośrodek udarowy i przebudowano SOR. Dofinansowanie objęło także zakup najnowocześniejszego wyposażenia dla poszczególnych oddziałów, karetek czy szkolenia personelu medycznego. Szpital Wojewódzki w Płocku jest szpitalem wielospecjalistycznym. Opiekuje się populacją około 650 tysięcy mieszkańców Mazowsza. No i właściwie we wszystkich procedurach i diagnostycznych, wczesnego wykrywania chorób, ale później ich leczenia i opieki i stacjonarnej, i ambulatoryjnej, odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o nasze województwo, więc dalszy jego rozwój jest niezbędny, żeby po prostu ludzie czuli się bezpiecznie pod względem zdrowotnym. Wśród największych inwestycji, jakie w ostatnim czasie szpital zrealizował i będzie rozwijał w kolejnych latach, jest zbudowany od podstaw ośrodek radioterapii, a na tym nie koniec. Musimy nadążać nad tym, co się w Płocku dzieje, a dzieje się to, że rozpoczęła działalność Akademia Medyczna w Płocku, a więc chcemy stworzyć warunki do pracy dla przyszłych lekarzy. Jeżeli będziemy uruchamiać nowe procedury, nowe kierunki, nowe oddziały, nowe płaszczyzny do diagnostyki, to absolwenci nie będą szukać tego, jeżeli mają ambicje po Warszawach i większych ośrodkach, tylko będą chcieli zostawać w Płocku. To jest taka przyszła symbioza, która wydaje mi się powinna zadziałać. W następnych latach Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku planuje m.in. budowę nowego pawilonu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz nowej części bloku operacyjnego i sal pooperacyjnych. Konieczna będzie także przebudowa nowego szpitalnego oddziału ratunkowego, który jest jednym z najbardziej obciążonych SOR-ów północnego Mazowsza. Zarząd szpitala zamierza także dalej rozwijać procedury kardiologiczne, neurologiczne oraz okołoporodowe. Z myślą o kobietach wprowadzono także cytologię płynną, czyli światowy standard badań diagnostycznych do oznaczenia genotypów HPV. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swoich kandydatów do Sejmiku Mazowsza. W całym kraju wystawiamy bardzo dobrych kandydatów do samorządów, mówił podczas konferencji poseł Maciej Małecki, prezentując swoją drużynę. Na Mazowszu mamy świetny zespół, mamy dziesiątkę ludzi, którzy z jednej strony są doświadczonymi samorządowcami, parlamentarzystami, ale mamy też społeczników, pasjonatów, młodych ludzi, takich, którzy swoim entuzjazmem, energią będą potrafili zauważyć być może to, co doświadczonym może umknąć. To jest bardzo dobra mieszanka, taka dla Mazowsza, dla Płocka, dla wszystkich powiatów w naszym okręgu i na Mazowszu. Na liście PiS do Sejmiku Mazowieckiego są Artur Czapliński, Marek Martynowski, Albert Kołodziejski, Michał Orliński, Maria Gajewska, Łukasz Cicholski, Beata Chocholska, Angelika Wojciechowska, Alicja Cześnik, Aleksandra Kwasek. Jak zaznaczyli, do tych wyborów idą z hasłem „Jesteśmy na tak”. Trwa pilotażowy projekt Dobry Wzrok Mazowszan. Bezpłatne badania odbyły się w Płocku. Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób wzroku i zapobieganie utracie samodzielności i niezależności spowodowanej chorobami oczu. To ważne, byśmy dbali o wzrok, zaznacza dr Agnieszka Kamińska. Przede wszystkim powinniśmy regularnie badać się i wykonywać podstawowe badania przesiewowe chorób narządu wzroku w kierunku zmian cywilizacyjnych, a więc zmian związanych z zaburzeniem krążenia, chorób naczyniowych, a więc przede wszystkim AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, zmiany cukrzycowe w narządzie wzroku, mówimy o osobach chorych na cukrzycę lub jeszcze niezdiagnozowanych. Powinniśmy raz przynajmniej do roku po ukończeniu 40 roku życia mierzyć sobie ciśnienie wewnątrzgałkowe celem profilaktyki jaskry, zwłaszcza jeżeli w rodzinie taka jaskra właśnie występowała. Zainteresowanie badaniami w Płocku było ogromne. Jak zapewnia marszałek Adam Struzik, jeśli będzie taka potrzeba, taki dzień zostanie powtórzony. Pomysł polega na tym, żeby
objąć praktycznie całe Mazowsze tymi badaniami, oczywiście w perspektywie kilku, no tak, roku co najmniej. Natomiast teraz to zainteresowanie jest bardzo duże i jeśli tutaj zarejestrujemy ilość pacjentów, który przekroczy możliwości no, badania, tak, bo do 17 musimy zakończyć, to oczywiście wyznaczymy dodatkowe terminy i będziemy pacjentów wszystkich, którzy się dzisiaj zapiszą, na pewno przebadamy. Kolejne bezpłatne badania zaplanowano w Ciechanowie 17 marca i w Bodzanowie 24 marca. Tu odbędą się w remizie OSP przy ulicy Głowackiego 22 w godzinach 9:17.